podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek 21 lipca 2022 roku węgierski minister spraw zagranicznych Peter Siarto odwiedził Moskwę i spotkał się m.in. z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Tematem rozmów była przede wszystkim kwestia dostaw rosyjskiego gazu na Węgry. Węgrzy negocjowali dodatkowe 700 milionów metrów sześciennych gazu. Dostawy właśnie 700 milionów metrów sześciennych gazu na Węgry, no a także oczywiście tematem rozmów była wojna na Ukrainie. Jeśli chodzi o spotkania, które Peter to odbył w Moskwie, to oczywiście nie tylko z szefem rosyjskiej dyplomacji, ale także z wicepremierem do spraw energetyki Aleksandrem Nowakiem i wicepremierem do spraw przemysłu i handlu Denisem Manturowem w w takim komunikacie dla, dla mediów Sierto przekazał, że Węgrzy mają dzisiaj dwa zadania, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Po pierwsze, zapewnić dostawy gazu ziemnego dla narodu węgierskiego. A po drugie, podkreślił, że Budapeszt chce pokoju tak szybko jak to możliwe. To to cytat ważne tutaj aby podkreślić iż Węgry w 2021 roku podpisały z Gazpromem umowy na dostawę rosyjskiego gazu aż na 15 lat zresztą tutaj Budapeszt informuje że chce zakupić jeszcze więcej tego surowca niż przewidziano w umowie i partia Fidesz zresztą w takim oficjalnym komunikacie podała że aby zapewnić bezpieczeństwo Bezpieczeństwo dostaw energii na Węgry, no, rząd zdecydował o zakupie tych właśnie dodatkowych 700 milionów metrów sześciennych gazu no, oprócz tych ilości przewidzianych w kontraktach długoterminowych. Ta ilość stanowi około 6,7% zużycia gazu ziemnego na Węgrzech w 2020 roku. Wcześniej zresztą Budapeszt informował, że nie jest gotowy do dyskusji o ewentualnych sankcjach Unii Europejskiej na gaz z Rosji i nie poprze umieszczenia Gazpromu na liście sankcji. Premier Viktor Orban powiedział zresztą, że, tutaj cytuję, Europa strzeliła sobie w płuca sankcjami wymierzonymi w Rosję. Koniec cytatu i według premiera Orbana te sankcje przynoszą obecnie fiasko. No, w związku z tym pogłębiającym się kryzysem energetycznym na Węgrzech, Budapeszt wprowadził niedawno stan zagrożenia energetycznego. Zresztą jak, podawał, jak jak wskazał szef kancelarii premiera Węgier, w ciągu ostatniego roku ceny prądu na Węgrzech wzrosły pięciokrotnie, a gazu sześciokrotnie. I jednym z elementów rządowego planu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego właśnie był zakup dodatkowych ilości gazu. Te emisje Powierzono ministrowi Ciarto No, a w odpowiedzi na tę misję, właśnie szefa węgierskiej dyplomacji, minister Siergiej Ławrow przekazał, że Rosja rozważy prośbę Węgier i chce rozwijać z Budapesztem strategiczne więzi. To bardzo oczywiście to w języku dyplomacji ta, takie bardzo zawo zawoalowane stwierdzenie, natomiast niewątpliwie dla Rosji Węgry są bardzo istotnym partnerem, bo jest to przecież członek nie tylko Unii Europejskiej, ale także Sojuszu Północnoatlantyckiego i po tym ostatnim chociażby szczycie, który odbył się w, w, w trójkącie Teheran-Moskwa-Ankara, no widać, że nie wszyscy członkowie NATO. No, można powiedzieć, izolują Rosję, wręcz odwrotnie. Zarówno Turcja, jak i Węgry, jako członkowie NATO, rozwijają relacje z Rosją, relacje gospodarcze. No, a mimo tych nacisków, zresztą, które wywierają Stany Zjednoczone, bo trzeba tutaj przekazać także informację, że Viktor Orban oficjalnie zresztą powiedział, że Stany Zjednoczone wywierają presję na Węgry z powodu, Współpracy tego kraju z Rosją w sferze, w sferze energetycznej. Orban powiedział w ogóle, tutaj cytuję: Stany Zjednoczone wywierają silną presję na Węgry. Koniec cytatu. No, przede wszystkim wymienił w szczególności zastrzeżenia Stanów Zjednoczonych do gazociągu South Stream, Południowy Potok. I rozbudowy węgierskiej elektrowni atomowej w Paks. Bo trzeba także oczywiście tutaj wspomnieć o tym, że, że ten, ta elektrownia jest budowana przecież przez, przez Rosjan. Natomiast budowa, budowa South Stream i rozbudowa elektrowni jądrowej w Paks, jak stwierdził Wiktor Orban, jest w interesie narodowym Węgier i zresztą sama, sama rozbudowa elektrowni jądrowej przy pomocy Rosjan jest zdaniem węgierskiego premiera jedynym możliwym sposobem na zmniejszenie zależności kraju od zewnętrznych źródeł energii. No i tutaj oczywiście jest to, jest to bardzo, bardzo istotne, natomiast co do kwestii kryzysu, co do kwestii tego kryzysu geopolitycznego, byśmy powiedzieli, wojny na Ukrainie, no to oczywiście warto także powiedzieć, że Węgry są niezwykle zdystansowane wobec Wobec tej, tej kwestii, oczywiście. Potępiają, potępiają sam, samą, samą inwazję, natomiast tak jak już wspomniałem, tutaj są niezwykle ostrożne, jeśli chodzi o kwestie sankcji wobec sektora, rosyjskiego sektora energetycznego. I myślę, że tego typu postawa, postawa bardzo pragmatyczna, która nie, którą sam Wiktor sam Orban nazywa postawą nieprorosyjską, a prowęgierską, może się rozszerzyć na inne państwa NATO i Unii Europejskiej, wraz z oczywiście z pogłębianiem się tego kryzysu. Kryzysu energetycznego, bo przecież to ten kryzys dotknie nie tylko nie dotyka nie tylko sektora energetycznego, ale szereg innych sektorów. Możemy mówić już dzisiaj o kryzysie gospodarczym, a przecież jeżeli dojdzie je do kryzysu żywnościowego, no to skutkiem jego będzie także kryzys migracyjny, który dotknie Unię Europejską i niewątpliwie może wpłynąć na zmianę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przynajmniej niektórych, niektórych państw. Już zresztą widać, tak jak podkry że członkowie NATO tacy jak Turcja czy Węgry nie mają, zamiaru, nie mają zamiaru uginać się pod tą presją Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę.